Zobaczymy, czym ta twoja determinacja jest w porównaniu z tym. Że co, że się rozstyłeś? Dobra. Tym się dało, nie? Przeskoczyć. Dobra, wróciłam. Tak, tak, tak. Bariera, te sprawy. Zróbmy to jeszcze raz. Ja już jestem po dokończonych sprawach. Rozumiem. A więc nadszedł czas. Proszę mi nie niszczyć Mercy. Gotów? Dzienne światło wypełnia pokój. Blask słońca wyłonił się zza bariery. Twoja podróż nareszcie dobiegła końca. Jesteś wypełniony determinacją. Człowieku, miło było cię spotkać. Żegnaj. Aha. To wciąż bawi. Cóż za żałosne stworzenie torturuje jak grzybiedne, niewinne dziecię. Nie lękaj się, moje dziecko. Oto ja, Toriel, twój przyjaciel i opiekun. Na początku nie chciałam się mieszać w twoją podróż, ale nie mogłam przestać się o ciebie martwić. Twoja przygoda musiała być tak niebezpieczna i ostatecznie obciążyłabym cię okropnym wyborem. By opuścić to miejsce, byłbyś zmuszony odebrać życie innej osoby. Musiałbyś pokonać Asgora. Jednak doszło to do mnie. Nie mogę pozwolić. Nie można kogoś poświęcić, by po prostu stąd wyjść. Czy to nie jest coś, przed czym przestrzegałam cię przez cały czas? A więc wstrzymaj tę walkę. Asgor jest okrutną osobą, ale on też zasługuje na litość. Tori, wróciłaś do mnie. Nie nazywaj mnie Tori, Dreamer. Żałosny cepie, jeśli naprawdę chciałeś uwolnić nasz gatunek, mogłeś przejść przez barierę, gdy miałeś jedną duszę. Wziąć 6 dusz od ludzi, po czym wrócić i uwolnić wszystkich w pokoju. Ale zamiast tego sprawiłeś, że wszyscy żyli w rozpaczy, to czemuś mu tego nie powiedziała wcześniej? Kobieto, to jest facet! On myśli powolutku! Bo wolałeś czekać tu z cichą nadzieją, że następny człowiek nigdy nie przyjdzie. Tori, masz rację. Jestem żałosnym stworzeniem. Ale czy myślisz, że moglibyśmy być przynajmniej przyjaciółmi? Nie, Asgor. Na, Asgor, człowieku! Nie walczcie ze sobą. Macie być przyjaciółmi, albo ja. Ja! Witaj, jestem Toriel. Jesteś jego przyjaciółką? Miło cię spotkać. Ta? Ciebie też. Ej, Asgor, to twoja ex? Kurde, trochę kiepsko, stary. Hej! Macie ze sobą nie walczyć. O, kolejny przyjaciel. Jestem Toriel, witaj. Hej! Jest ich dwóch? Hej! Nikt z nikim nie walczy. Jak ktoś z kim walczy, wtedy będę zmuszony poprosić o pomoc Undyne. Witaj. O, witam, wasza królewskość. Psyt, hej, człowieku. Czy Asgore się ogolił? I sklonował się? Hej, ludzie, co tam? Ten głos. Witaj, my chyba znamy się? O, hej, też kojarzę twój głos. Jestem Toriel. Tak miło mi cię spotkać. Na imię mam Sans. No i też. O, chwila, czyli... To musi być twój brat, Papyrus. Witaj, Papyrus. Miło nareszcie cię spotkać. Twój brat tyle mi o tobie opowiedział. Wowi. Nie wierzę, że klona z góra, w jakim jestem. To najlepszy dzień mojego życia. Hej, Papyrus. Czym szkielet bawi się w piaskownicy? He? Pułapkami na ludzi? Nie, kuptasku bawi się...
łopatkami. Zmieniam zdanie. To najgorszy dzień mojego życia. No już, Asgor, będzie dobrze. Płaczę. W morzu jest dużo ryb. Tak, Asgor. Anduin ma rację. Propos tych ryb. Czasami musisz po prostu przestać szukać puchatych boss potworów i poznać całkiem słodką rybę. To metafora. W sumie całkiem dobre porównanie. O mój Boże! Czy możecie się już pocałować? Widownia zaczyna umierać dla romantycznej akcji. Hej, zamknij się! Stary, ten gość jest nerwiający. Co nie, Alfes? Alfes? Nie. On ma rację. Zróbmy to! No, niech będzie, skoro chcesz. No więc, pokaż, na co cię stać. Stop! Nie przed człowiekiem. Racja. Wybacz, lekko mnie poniosło, czemu? Moje dziecko, wychodzi na to, że musisz przez chwilę tu zostać. Ale widząc tych wspaniałych przyjaciół, których masz, myślę, że tu będziesz szczęśliwy. Hej, to mi coś przypomniało. Papyrus, ty nas tutaj zawołałeś, prawda? No, poza tym... poza nią. No ale... skoro ja tu przyszłam przed tobą, skąd wiedziałeś, jak zadzwonić do wszystkich? Powiem tak. Pomógł mi taki malutki kwiatek. Mały kwiatek. Wy idioci! Gdy wy mieliście swoje malutkie spotkanko, ja ukradłem ludzkie dusze. A teraz nie tylko one będą moje. Płonę też w dusze twoich przyjaciół. I wiesz, co w tym jest najlepsze? To wszystko twoja wina. To wszystko przez to, że zmusiłeś ich, żeby cię polubili. Cały ten czas, gdy ich słuchałeś, pocieszałeś ich, dbałeś o nich. Gdyby nie to, nie przyszliby tutaj. A teraz, dzięki ich ludzkim duszom w całości, osiągnę swoją prawdziwą postać. Że co? Czemu to cały czas robię? Nie rozumiesz. To wszystko jest zwykłą grą. Jeśli opuścisz podziemia zadowolony, wygrasz tę grę. Jeśli wygrasz, nie będziesz już chciał ze mną grać. I co ja wtedy zrobię? Ale ta gra pomiędzy nami się nigdy nie skończy. Trzymam twoje zwycięstwo na wyciągnięcie twojej ręki, po czym wyrywam ci je z łap, zanim zdążysz je złapać. W kółko, i w kółko, i w kółko. Słuchaj. Jak uda ci się mnie pokonać, dam ci to szczęśliwe zakończenie. Oddam ci kumpli, zniszczę barierę. Wszyscy będą szczęśliwi. Ale to się nigdy nie stanie. Ty... utrzymam cię tu za wszelką cenę. Ej. Nawet jeśli będę musiał zabić cię milion razy. Help. No dajcie sobie spokój z tymi dramatycznymi scenami, dziękuję. Co? Nie lękaj się, moje dziecko. Nieważne, co się stanie. Będziemy przy tobie, by cię chronić. Uwielbiam tę scenę. Dokładnie, człowieku. Dasz radę wygrać. Zrób to, co ja bym zrobił. Uwierz w siebie. Hej, człowieku. Pokonałeś mnie. Możesz pokonać wszystko. Nie martw się, jesteśmy przy tobie. Swoją drogą uwielbiam ten soundtrack. Że co? Jeszcze go nie załatwiłeś? No proszę, ten ziomek nie ma na ciebie nic. Teoretycznie pokonanie go jest niemożliwe, ale jakoś wierzę, że ci się uda. Człowieku, dla przyszłości ludzi i potworów. Musisz pozostać zdeterminowany. Lala, jesteśmy z tobą. Dalej, uda ci się. Boże, jakie to jest cudowne. Ach. Nie! Niewiarygodne. To się nie dzieje.
Wy! Nie wierzę, że jesteście aż takimi głupkami. Wszystkie wasze dusze są moje! No dawaj. Nareszcie. Już tak długo byłem kwiatem. Kinda cute. Siemka! Kara, jesteś tam? To ja, twój przyjaciel. Azriel Dreamer. To już jest koniec. Możemy marzyć i mieć nadzieję. Utrzymujesz swoją nadzieję. Dobra. Och. To będzie kinda... Ho, ho, ho! Uwielbiam tę walkę. Ho, ho, ho! O tak! Tęskniłam za tym. I mogę... marzyć. Wiesz co? Mam już gdzieś niszczenie tego świata. Ale odmówiła. Dobrze. Chyba muszę mieć nadzieję. To... Marzenia spełniają się. Dobra. Gdy cię poznałem i zyskałem pełną kontrolę nad tą linią czasową, gdy cię pokonam, po prostu wszystko zresetuję. To było jak... Dobra, dawaj im więcej marzenia. Cały twój postęp, wspomnienia twoich znajomych, przywrócę wszystko do zera. Spokojnie, ja sama sobie to zrobię, jak będziemy geno ogrywać. Na starym zapisie nie pociągnę. Nadzieja. I będziemy mogli to wszystko zacząć od nowa. Dokładnie o tym mówię. I wiesz, co w tym wszystkim najlepsze? Ty to zrobisz. Jak najbardziej. Co to jest? Chłopie. Chłopie. Co ty do mnie? Słyszałem do ludzi. Ach. Frajer. Mam jeszcze marzenia? Mam. Po czym ponownie mi ulegniesz? Marzymy. Potrzebuję więcej ekwipunku. I ponownie... No tak, już to robiłeś. Łopie. O. I ponownie! Ej, co to było? Miejmy nadzieję, że szybko skończymy. Bo chcesz zyskać swoje szczęśliwe zakończenie.
No to pogrzało. Teraz słabiej trafia. Bo kochasz swoich przyjaciół. Bo nigdy się nie poddajesz. Tak, tak. To mi nie poszło. Czy wy już widzicie, jak fajnie będzie szedł Genocide? Czy to nie jest wyborne? Twoja determinacja, moc, która doprowadziła cię tak daleko, spowoduje twoją porażkę. A założymy się? Dobra, koniec z zamieszaniem. Czas wyczyścić tę linię czasową raz na zawsze. A tam trzeba było uciekać, nie? Chłopie, weź się ogarnij. Nope. Nawet po tym ataku wciąż stoisz mi na drodze? Wow, naprawdę jesteś kimś specjalnym. Ale nie podniecaj się tym tak. Do teraz używałem tylko części mojej prawdziwej potęgi. Zobaczymy, czym ta twoja determinacja jest w porównaniu z tym. Że co, że się rozstyłeś? Czy Azriel no... A, bo ja nie mogę. Szarp się. Nie możesz ruszyć swoim ciałem. Podziwiaj moją prawdziwą potęgę. Czuję to. Każda twoja śmierć odrywa cię od tego świata. Po każdej twojej śmierci twoi przyjaciele zapominają cię trochę bardziej. Twoje życie tutaj się kończy i nikt nie będzie o tobie pamiętał. Are you sure? Jakoś przetrwamy. Cały świat zmierza ku końcowi. Nie możesz tak. Wciąż trzymasz się przy życiu? No trudno. Już za moment, ty też zapomnisz o wszystkim. Ta postawa dobrze ci posłuży w następnym życiu. Nie sądzę. Dobra, składaj się, składaj się. Dalej! No błagam. No to patrz, jak na co stać moją determinację. Średnio trafiasz ostatnio, nie? Nic się nie stało. Szarpiesz się. Nic się nie stało. Spróbowałeś sięgnąć po swój plik zapisu. Nic się nie stało. Ponownie spróbowałeś sięgnąć po swój plik zapisu. Nic się nie stało. Wygląda na to, że ocalenie gry poprzez zapis jest naprawdę niemożliwe. Ale, może ta mała moc, którą jeszcze posiadasz, wystarczy ci, by ocalić kogoś innego. Polecimy po kolei. Sięgnąłeś do duszy Azriela i zawołałeś swoich przyjaciół. Gdzieś muszą tam być, prawda? W głębi duszy Azriela coś rezonuje. Dobra. Udawany atak, dajesz. Lekko kretnąłeś zagubioną duszę. Twój sposób walczenia jest dla niej znajomy. Każdy człowiek musi umrzeć. Dalej. Przepis. Tak, lekcja gotowania. Nie wiem czemu, ale jakoś tak chcecie tego nauczyć. Jesteś naszym wrogiem. Nice. Czy już mogę? Szeroko uśmiechnąłeś się do zagubionej duszy, tak jak zawsze lubiła. Niespodziewanie wszystkie wspomnienia wracają. W sumie, niektórzy ludzie są okej. Nice.
Nie, nie, nie bij go! Mój... Misklik! Azriel, przepraszam! Alphys. Dawaj, dawaj. Dawaj, gramy w teleturniej. O, nie lubisz mnie, tak? Lasia! Cię bardzo lubię. Zadzwońmy do niej. Zdenerwowała się. Znajome uczucie. Nerdujmy. Jak jest ci ulubiona kreskówka? Tak. I elegancko. Nie, to nieprawda. Moi przyjaciele mnie lubią. A ja lubię ciebie. To jest miłe. Dobra, chłopaki. Pierwsza. Przepis. Tak. Elegancko, nie tak. Dawaj zagadkę. Nie wiedzieć czemu, ale okropnie chcę ci pomóc. Oczywiście, że tak. Aha. Żart. Chyba go nie cierpi, ale drugiej zaginionej duszy chyba się spodobał. Znieważmy go. Niespodziewanie, wspomnienia wracają. Ha! O, obaj. Elegancko. Dobra. To jeszcze Tori i Jasgur. Okej, nie, nie bijmy ich, mój Boże. Litość. Jest dla niej bardzo znajoma. Oczywiście, że tak. Poczekaj na następną akcję. Nie, 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 nie! To lubisz. Tak, Tofi zamiast cynamonu. Kojarzy, że już gdzieś to słyszała. But of course. Okej. Okay. Przytulmy go. I tak, ma być. Ta twoja... Tak! Jej agonia przeniosła się na mnie. Proszę mnie nie bić. Pogadajmy. Masz zamiar wszystkich ocalić. Coś go wzruszyło. Dobrze! Ktoś inny. Z jakiegoś powodu po ocaleniu wszystkich twoich przyjaciół. Coś jeszcze rezonuje wewnątrz duszy. Mocniej i mocniej. Wydaje się... że została jeszcze jedna osoba, którą trzeba ocalić. Ale kto? Nagle uświadomiłeś sobie, o kogo chodzi. Wyszedłeś naprzeciw i wezwałeś jego imię. Co? Co ty robisz? Czujesz, jak dusze twoich przyjaciół rezonują wewnątrz Azriela. Nie, nie bij go teraz. Ocalmy go. Coś ty zrobił? Co to za uczucie? Co się ze mną dzieje? Nie, nie, nie potrzebuję nikogo. Are you sure? Przestań! Odsuń się ode mnie! Czy ty mnie słyszysz? Rozerwę cię na kawałki! Trafiasz. Kara, wiesz czemu to robię? Czemu z tobą walczę, by mieć cię przy sobie?
Robię to, bo jesteś kimś specjalnym, Kara. Jesteś jedyną osobą, która mnie rozumie. Jesteś jedyną osobą, która wciąż jest dla mnie ciekawa. To po tylu latach dalej mnie trafia. Nie. Nie chodzi tylko o to. Ja robię to, bo chcę... Robię to, bo chcę o ciebie dbać, Kara. Dbam o ciebie jako nikogo innego. Nie jestem gotów na to, żeby to się skończyło. Nie jestem gotów na to, byś mnie opuścił. Nie jestem gotów, by się ponownie żegnać z kimś takim jak ty. Ja mogę go przytulić. Więc proszę! Przestań! I daj mi wygrać! Przestań! Przestań! Natychmiast! Kara... Jestem tak samotny, Kara. Ja się boję, Kara. Kara, ja... Ja... Tak mi przykro. Zawsze byłem Beksą, co nie Kara? Wiem, nie jesteś Kara, prawda? Kara nie żyje już od bardzo dawna. Jak? Jak masz na imię? Frisk. To... ładne imię. Frisk. Nie pamiętam, kiedy ostatnio się tak czułem. Jako kwiat byłem bez duszy. Brakowało mi mocy do kochania innych osób. A teraz, mając duszę wszystkich wewnątrz siebie, nie tylko moje uczucia wróciły, ale czuję też uczucie innych potworów. Wszyscy tak bardzo się o siebie troszczą. No i troszczą się o ciebie, Frisk. Tak bardzo chciałbym móc ci powiedzieć, co do ciebie czują. Papyrus, Sans, Undyne, Alphys, Toriel. Potwory są dziwne. Mimo, że ledwo cię znają, to czuć jak bardzo cię kochają. Frisk, ja... Zrozumiem, jeśli mi nie wybaczysz. Rozumiem, jeśli mnie nienawidzisz. Zachowałem się tak dziwnie i okropnie. Skrzywdziłem cię. Skrzywdziłem tyle osób. Przyjaciół, rodziny, nawet osoby postronne. Nie ma wybaczenia dla moich czynów. Wybaczmy mu. Co? Frisk, proszę cię. Zaraz znowu się rozpłaczę. Poza tym, nawet jeśli mi wybaczysz, nie mogę trzymać tych dusz wewnątrz siebie. Powinienem je zwrócić, ale najpierw jest coś, co muszę zrobić. Czuję w tej chwili, jak serca wszystkich biją w tym samym tempie. Wszystkie płoną tym samym pragnieniem. Z mocą każdej duszy, z determinacją wszystkich potworów, nadszedł czas, by wyszły na wolność. O mój Boże, będzie ewoluował. Bariera została zniszczona. Frisk, muszę iść. Bez mocy wszystkich dusz nie będę mógł utrzymywać tej formy.
Już niedługo. Zamienię się ponownie w kwiatka. Przestanę być sobą. Nie będę mógł już odczuwać miłości. Więc Frisk. Będzie lepiej dla ciebie, jeśli o mnie zapomnisz, dobrze? Bądź z tymi, którzy cię kochają. Przytul go! Tak! Nie chcę puszczać. Doktor Who reference! I don't wanna let go. Frisk. Dasz sobie radę, okej? Okay? Nieważne, co się stanie. Wszyscy będą cię wspierać, okej? Okay? No cóż. Na mnie już czas. Żegnaj. Przy okazji. Frisk, zadbaj o mamę i tatę dla mnie, okej? Okay? Zadbam, genocide. Czy coś? Frisk! To wszystko jest tylko złym snem. Proszę, obudź się. O, zbudziłeś się. Dzięki Bogu. Tak bardzo się martwiliśmy. Byłeś tak długo nieprzytomny. Tia, jeszcze chwila i bym oszalała. Następnym razem mów, kiedy zechcesz zrobić sobie drzemkę, okej? Okay? Tia, przez ciebie Papyrus płakał jak dziecko. Co? Wcale nie płakałem. Ja nie płaczę. Tylko coś mi wpadło do oka. Co ci wpadło? Łzy! Dobrze. Już dobrze. Najważniejsze, że Frisk jest cały i zdrowy. Proszę, Frisk. Może masz ochotę na herbatę? Poczujesz się lepiej? Może najpierw damy mu trochę przestrzeni? Pewnie jest bardzo wyczerpany. Ale od czego, to nie jestem pewna. Frisk, nie pamiętamy dokładnie, co się stało. Był kwiat, po czym wszystko stało się białe. Ale bariera jest zniszczona. Więc gdy będziesz gotów, powrócimy wszyscy na powierzchnię. Wygląda na to, że drzwi na wschodzie nas tam poprowadzą. Ale zanim to nastąpi, może chcesz się przejść. Możesz się pożegnać ze wszystkimi wspaniałymi przyjaciółmi. Zrób jak uważasz. Będziemy tu wszyscy na ciebie czekać. Cóż, teoretycznie mogłabym wracać absolutnie do samego początku, bo tam znajdziemy Azriela chwilę przed powrotem do kwiatowej postaci, ale... To jest chyba bez sensu, nie? Po prostu wyjdźmy stąd. Tak, ostatni zapis. I wyjdźmy na powierzchnię. To jest znajome. Płyną tak. Wyjdźmy. Tak dla formalności. Rany. Czyż to nie jest piękne, moi mili? Rety, to wygląda lepiej niż w telewizji. O wiele lepiej. Lepiej niż bym sobie wyobrażała. Frisk, ty w tym żyjesz? Blask słońca jest taki miły, a powietrze takie świeże. Czuję się taka żywa. Hej, Sans, czym jest ta wielka kula? Nazywamy ją słońcem, przyjacielu. To jest słońce? Wowi! Nie wierzę, że nareszcie poznałem słońce. Mógłbym tak stać i podziwiać ten widok godzinami. Prawda, jest tutaj pięknie, ale powinniśmy zastanowić się nad tym, co teraz. O, racja. Moi drodzy, oto początek nowej, świetlanej przyszłości. Era pokoju pomiędzy ludźmi i potworami. Frisk.
Mam do ciebie prośbę. Czy będziesz naszym ambasadorem dla ludzi? Ta, why not? Tak! Frisk będzie świetnym ambasadorem. A ja, wspaniały Papyrus, będę świetną maskotką. Idę zrobić dobre pierwsze wrażenie. O nie! To możemy wracać w podziemia. No. Ktoś musi go trzymać z daleka od kłopotów. Narka! Poszedłeś właśnie w drugą stronę, a zresztą. Rety, czy ja muszę wszystkim się zajmować? Papyrus, czekaj! Jeszcze gorzej. Hej, Undyne, zaczekaj! Ups. Tori, nie dręcz go, no. Czy powinienem coś z tym zrobić? No, to na mnie już pora. Wygląda na to, że wszyscy już pędzą do wyprawy. Frisk, przybyłeś z tego świata, prawda? Na pewno masz gdzie wracać, czyż nie? Więc co teraz zrobisz? Ogółem rozsądek podpowiada, że on ma gdzie iść, bo stąd ta cała determinacja, ale ja nigdy nie potrafię odpowiedzieć inaczej niż... Chcę zostać z tobą. Co? Frisk! Jesteś śmiesznym dzieckiem. Gdybyś to powiedział wcześniej, nic by się nie stało. Dobrze, że tak długo zajęła ci zmiana zdania. No więc... Nie mam wyjścia. Skoro naprawdę nie masz gdzie się podziać, zrobię co mogę, by się tobą opiekować. Tak długo, jak zechcesz. Dobrze? A teraz chodźmy. Wszyscy na nas czekają. No dobra. Okej. I w tym miejscu... Kończymy? Co ja mogę powiedzieć? Jak zawsze, absolutnie jestem zachwycona. To jest gra, do której wracam i za każdym razem działa na mnie tak samo, bo to jest po prostu piękna historia, z fajnymi rozwiązaniami, z zaskoczeniami, z żartami, z tym wszystkim. I właśnie, to też jest satysfakcjonujące. Absolutnie! Dodam, że oczywiście zrobimy sobie Genocide. Tak po prostu, do zamknięcia tej serii. I że ja w końcu wtedy zabiorę się za Deltarun, bo tak, jak ta gra wyszła, chowałam się, okej? Okay? Jakoś nie mogłam się za nią zabrać tyle czasu, więc może po odświeżeniu tej historii, również od tej złej strony, w końcu mi się uda. I mam nadzieję, że ktoś tu kiedyś trafi, komuś się to spodoba mimo wszystko, nawet jeśli nie grałam na ślepo. A na tę chwilę żegnam się z wami i widzimy się następnym razem już w tej gorszej ścieżce. Do zobaczenia!
Ha, ha, ha! Czy ty serio myślałeś, że to już koniec? To znaczy, nawet nie zrobiliśmy specjalnych podziękowań. Gotów? Zakończmy to na dobre. O! To mi nigdy nie wyszło. To mi absolutnie nigdy nie wyszło. Ho, ho, ho! A zresztą. To jest gorsze niż walka z Sansem. Panie. Nawet nie próbuję. Wiem, że ludzie to jakoś robią, ja nawet nie próbuję. Ale bawi się dobrze. Ej, czy jeśli spróbuję wszystkich ocalić, to będzie się liczyło? Pięknie. Dobra. Nie jest aż tak źle, chyba.